raz 9 w Opolu, po raz 8 w murach Politechniki Opolskiej. Został zorganizowany salon maturzystów, na którym uczniowie z województwa opolskiego mogą dowiedzieć się niezbędnych informacji na temat egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych, zasięgnąć informacji, co należy zdawać, na co zwrócić uwagę przy zdawaniu konkretnych egzaminów i gdzie najczęściej popełniane są błędy lub były popełniane błędy w latach poprzednich. Na salonie również wystawiają się uczelnie wyższe z województwa opolskiego, ale również z całej Polski. Cieszymy się bardzo, że w murach Politechniki Opolskiej po raz 8 organizujemy salon maturzystów. Wiążemy z tym naprawdę duże nadzieje na przyszłość. Wierzymy w to, że młodzież po zapoznaniu się tutaj z ofertami różnych uczelni, między innymi naszej uczelni, po zapoznaniu się z bardzo ciekawymi wykładami i z prezentacjami, które przygotowaliśmy w ofercie dla naszych uczestników dzisiejszego spotkania, w przyszłości ta młodzież podejmie wyzwanie, żeby podjąć studia, no w moim interesie jest powiedzieć, na uczelni technicznej, może na naszej uczelni, na Politechnice Opolskiej. Zachęcam przede wszystkim ludzi ciekawych, nowych doznań technicznych, ponieważ można tutaj rozwinąć swoją taką pasę, takie hobby majsterkowicza. Można dużo rzeczy namacalnie sprawdzić. Wiele studentów, którzy przy tym projekcie pracowali, to są też ludzie, którzy zajmują się po części też hobbystycznie. Tutaj mają jakiegoś drona, tutaj mają zbudowali jakiegoś poduszkowca, jakiś pojazd. Wiele takich ciekawostek można doznać przy takim projekcie, więc zachęcam na kierunek mechatronika, budowa, eksploatacja maszyn. Politechnika Opolska.